Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy temat związany z cyklem na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa dotyczy takiego zagadnienia. Co się stanie w czasie pochwycenia wierzących? Co się stanie w czasie zachwycenia wierzących? Co się stanie w czasie zabrania żywcem do nieba wierzących? Czy Słowo Boże nam to objawia? Owszem, objawia. Mamy to wyraźnie napisane w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 i 17 werset. Czytam Słowo Boże z pierwszego listu do Tesaloniczan, z 4 rozdziału, 16 i 17 wersetu. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, powietrze, na spotkanie Pana. No więc widzimy z tego fragmentu, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba, czyli że osobiście Pan Jezus Chrystus będzie brał w tym udział. Sam Pan zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Czyli tutaj widzimy, że najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Zaliczamy do nich każdego wierzącego. Od Adama do momentu pochwycenia, do momentu zabrania wierzących. Potem jest powiedziane, potem my, czyli wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, my, którzy pozostaniemy przy życiu. Czyli jeżeli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa i dożyjesz tego momentu żyjąc, nie umierając, nie zasypiając, to będziesz zabrany żywcem do nieba, bo Pan Jezus tak powiedział, że przyjdę i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Więc widzimy to wyraźnie. Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. I potem te dwie grupy zostaną zachwycone na powietrze. Czyli ważna informacja. Nie będzie to na ziemi. Będzie to w powietrzu. I teraz kluczowa sprawa. Czy jesteś na to gotowy? Czy już Pan Jezus Chrystus jest Twoim Zbawicielem? Czy Pan Jezus Chrystus jest Tobie znany jako Twój osobisty Zbawiciel? Bo Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za wszystkie Twoje grzechy. Możesz bezpłatnie skorzystać z tego, co On zapłacił w pełni. On całkowicie zapłacił twój grzechowy dług. I teraz możesz go mieć darowanego. Bo Pan Jezus Chrystus złożył doskonałą, całkowicie wystarczającą ofiarę. Jeśli uwierzysz Pana Jezusa, będziesz zbawiony raz na zawsze. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Jest to zbawienie z łaski, niezależnie od uczynków. Zbawienie jest nieutracalne. Nie można go stracić, jeśli już je raz masz. Jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, to Pan Jezus Chrystus jest Twój, a Ty jesteś Jego. Jeśli nie uwierzyłeś, to idziesz na wieczną zagładę do jeziora ognia i siarki, gdzie będziesz dręczony dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. Więc czym prędzej przyjdź do Pana Jezusa, pojednaj się z Bogiem, ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest należna ratunek przed należną karą piekła wiecznego. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed tym, co Tobie się należy. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest miejsce, w którym możesz się skryć przed nadchodzącym sądem Bożym. Jak widzisz, jak uwierzysz w Pana Jezusa, to będziesz mógł być zabrany do nieba na powietrze razem z Jezusem. A jeśli nawet zdążysz przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa, przed powrotem i zabraniem
wierzących do nieba przed pochwyceniem zdążysz umrzeć, twoje ciało umrze, to wtedy, tak jak tu jest napisane, najpierw powstaną z martwych ci, którzy zasnęli w Chrystusie. I zaliczają się do tej grupy wszyscy wierzący od Adama aż do momentu pochwycenia. A jeśli dożyjesz tego momentu, to wtedy widzimy, że będą ciała wierzących nagle przemienione w niebiańskie ciała. Czytamy o tym m.in. w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 52 werset. 1 Koryntian, 15 rozdział, 52 werset mówi tak. Natychmiast w okamgnieniu na trąbę ostateczną, albowiem zatrąbi i umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. Przemienieni. I jeszcze mówi o tym też Filipian, list do Filipian, rozdział 3. Filipian, rozdział 3. Werset 21. Który przemieni poniżone ciało nasze, aby się stało podobne chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. To jest o Panu Jezusie Chrystusie. Wyraźnie jest powiedziane, że nasza ojczyzna jest w niebie, skąd i oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni poniżone ciało nasze, aby się stało podobne chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i będziesz zabrany z Nim na powietrze. Razem z Nim będziesz zabrany do nieba. Razem z Nim będziesz zabrany do domu Ojca. Czytaj Biblię. Słowo Boże, skrytka pocztowa 31, 63 500 Ostrzeszów. Możesz też do nas zadzwonić 791-214-963 albo wysłać e-mail czytaj.biblię, tzw. małpa.onet.pl. Zapraszamy do zamawiania bezpłatnych nowych testamentów. Zapraszamy do czytania Słowa Bożego. Niech Ci Bóg błogosławi.